tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń, kotociaki. Słodkie kotki! A ja najbardziej. Miau-wau! Spokojnie, Pianko. Pewnego dnia Pianka grała piosenkę, którą sama skomponowała. Ojej, ta melodia jest przepiękna. Pianka wymyśliła ją całkiem sama. Myślę, że wujek Muffin chciałby usłyszeć tę piosenkę. Też jest wspaniałym artystą. Mam zamiar go dziś do nas zaprosić, więc Pianka będzie mogła przed nim wystąpić. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! O, jeśli mam być gotowa na wieczór, to lepiej od razu zacznę ćwiczyć. Pianka naprawdę bardzo chciała zagrać bezbłędnie, więc w kółko ćwiczyła i ćwiczyła. Pianko, już umiesz tę piosenkę, chodź się bawić. Albo łapać motyle. Nie mogę, muszę jeszcze poćwiczyć. Kotki, dziś jeszcze nie byłyście na podwórku, pobawcie się poza domem do czasu obiadu. No dobrze, ale tylko na chwilę i wezmę ze sobą instrument. Ej, co to za piosenka? Wymyślona przeze mnie. O, Rety, zagraj dla nas. Nie tak. Nie, chwila. Nie. Pianko, twoja piosenka brzmiała dziś rano nieco inaczej. Bo się stresuję. A jeśli się pomylę podczas występu dla wujka Muffina? Postaraj się uspokoić. Mogłabym ci pożyczyć jakąś sukienkę. Ładny strój dodaje pewności siebie. Pewnie będzie na mnie za duża. Taki strój pogorszy sprawę. Kiedy ja muszę się uspokoić, wykonuję kilka ćwiczeń. Tak, to było dość. Nie, po ćwiczeniach będę zbyt zmęczona, żeby wystąpić. Więc powinnaś przestać ćwiczyć, tylko odpocząć. Przestaniemy nawet grać, żeby ci nie przeszkadzać. Kotki starały się być tak cicho, jak się dało, ale to jeszcze bardziej stresowało Piankę. Jak możemy cię odstresować? Mam świetny pomysł! Powiemy wujkowi Muffinowi, żeby dziś nie przychodził. Wtedy na pewno przestanę się martwić. Ale kiedy kotki wróciły do domu, czekała na nich niespodzianka. Patrzcie, kotki! Wujek Muffin przyjechał wcześniej! Cześć, koteczki. Nie mogę się doczekać twojego utworu, Pianko. Przepraszam, wujku. Bardzo chciałam ci ją zagrać, ale za bardzo się stresuję. Oj, Pianko, nie szkodzi. Wielu artystów ma tremę przed występem. Nawet ja. Naprawdę? O tak, naprawdę. Chcesz, żebym ci pokazał dobry sposób na uspokojenie? Zamknij oczy i pomyśl, że jesteś gdzieś poza domem. Teraz weź głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. Robimy zwykły, delikatny wdech i delikatny wydech. Wdech, dwa, trzy, cztery. I wydech, dwa, trzy, cztery. Ta technika zwana jest ćwiczeniem oddechu i pozwala się uspokoić. Ej, Budyń tak się uspokoił, że aż zasnął. Dziękuję, wujku. Czuję się spokojniejsza i gotowa zagrać ci moją melodię. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Jeśli kiedykolwiek się czymś zdenerwujesz, postaraj się oddychać tak, jak nauczyła się Pianka. Brawo! Wersja polska, Masterfilm.
Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Kamil Graboś. Wystąpili Jakub Szyperski, Małgorzata Szymańska, Artur Pątek, Aleksander Mikołajczak, Maciek Kosmala i inni.